Cześć. Witam Was ze słonecznego hiszpańskiego Bilbao. Troszeczkę żart z tym słonecznym Bilbao, bo tu ciągle pada. Natomiast pokażę Wam dzisiaj jeden z najciekawszych obiektów architektonicznych w Hiszpanii. To jest Muzeum Salomona Guggenheima w Bilbao, w kraju Basków. Przyjrzymy się jego architekturze, opowiem Wam o wszystkich detalach. Serdecznie zapraszam na dzisiejsze. Dzisiejszym naszym tematem jest Muzeum Guggenheima w Bilbao. Jeżeli chodzi o autora tego budynku, to jest Frank Gehry. Sam budynek był wybudowany około roku 1996 i tak naprawdę to, co tutaj widzicie, budynek muzeum, był wielkim odkryciem w tamtym okresie i tak naprawdę wielkim szokiem dla świata architektonicznego, bo był to pierwszy taki budynek, który był tak bardzo, powiedziałbym, efektowny w swojej formie i też tak naprawdę bardzo wychodzący w przyszłość. Też w samym budynku bardzo czytelne jest, że architekt nie miał praktycznie żadnych oporów przed używaniem tego rodzaju języka architektonicznego, czy takich bardzo odważnych form. I jeżeli chodzi o samego Franka Gehry'ego, on w roku 1989 uzyskał bardzo prestiżową, chyba najbardziej prestiżową nagrodę architektoniczną Pritzkera. I na pewno też dlatego nie bał się używać takich odważnych form architektonicznych. Ja też jeszcze w czasie wykładu niedługo powiem Wam, jakie były takie różnego rodzaju historie dotyczące jego architektury, ale to potem. Bo sam Frank Gehry, Efraim Goldberg, urodził się w 1929 roku w Toronto. On tak naprawdę rozpoczął swoją karierę architektoniczną na pewno w Kanadzie, też tam uczył się architektury, natomiast jeżeli chodzi o jego znowu naukę i potem karierę architektoniczną, ona też była oczywiście związana ze Stanami Zjednoczonymi. Później też wielokrotnie budował ciekawe budynki w Europie. Jednym z jego takich flagowych europejskich budynków, chyba najbardziej znanym, natomiast wydaje mi się, że nie najważniejszym, ale najbardziej czytelnym takim, który jest znany chyba przez największą ilość osób, to jest tańczący budynek w Pradze. Tutaj też będziemy mieli przykład na tenże budynek, ale za chwilę, bo pierwszym jego takim budynkiem, który został, powiedziałbym, zauważony w świecie architektury, bardzo wyraźnie zauważony, może w ten sposób, i był bardzo często cytowany w różnego rodzaju publikacjach architektonicznych, to jest ten, który tutaj widzicie, ten Chiat Day Building, Venice w Los Angeles. I teraz ten budynek, w tym budynku on zastosował taki element wejściowy, który był inspirowany lornetką. Też sam budynek należy do okresu postmodernistycznego. Jeżeli chodzi o ten okres, on charakteryzował się takimi inspiracjami, bezpośrednimi inspiracjami, takimi cytatami z życia, z wzornictwa przemysłowego, tak jak mówię, bardzo bezpośrednimi. Kolejna rzecz, że też warto zwrócić uwagę na takie elementy już pojawiające się u niego w tym okresie, elementy takiego brutalizmu tutaj w tej części bryły, dekonstruktywizmu z drugiej strony, i dodatkowo, jako że znowu był to, tak jak powiedziałem, element modny w latach 80., pod koniec lat 80. postmodernizmu,
To wszystko jakby spotyka się tutaj w tym budynku, który był wybudowany w Los Angeles. Tak naprawdę, jak ja rozpoczynałem gdzieś swoją, powiedziałbym, przygodę z architekturą około 1995 roku, to bardzo było głośno o tym budynku. W bardzo wielu właśnie gazetach, albumach ilustrowanych można było ten budynek oglądać, co nie znaczy, że wszystkim ten budynek się podobał. To wcale nie jest tak, że tutaj jakby chcę pójść w tym kierunku, że ten budynek był jakoś specjalnie podziwiany. Było bardzo wielu krytyków tego budynku, natomiast generalnie dużo się o nim mówiło. Tutaj mamy tańczący budynek w Pradze. On był wybudowany gdzieś znowu też pod koniec lat 90. Bardzo duże wrażenie robił, bardzo dużo też o nim mówiono. Jedna z pierwszych realizacji w Europie. Tak naprawdę wydaje mi się, że pierwszą realizacją w Europie był taki budynek związany z firmą designerską, firmą niemiecką, która nazywa się Vitra Design, i on dla tej firmy zrobił taki biurowiec połączony z budynkami fabrycznymi, gdzieś po prostu gdzieś w środku Niemiec. I teraz tamten budynek jest naprawdę bardzo ciekawy i taki, powiedziałbym, z bardzo odważną formą. Natomiast jeżeli chodzi o tenże budynek Vitry, który prawdopodobnie też pokażę w czasie wykładu, on nie miał, powiedziałbym, zastosowanego jakiegoś bogatego detalu. On był po prostu, tam jest bardzo dużo betonu takiego wykrzywionego. Są elementy, powiedziałbym, takie elementy szklane, natomiast ekspresji takiej, powiedziałbym, rzeźbiarskiej na pewno nie ma tyle, co w tańczącym budynku w Pradze. Jest to też budynek wielokrotnie mniejszy niż tańczący budynek w Pradze. Także tutaj, jeżeli chodzi o Gerego, to jest to jedna z jego takich właśnie, jedna z ciekawszych realizacji europejskich na bardzo dużą już skalę. Natomiast jeżeli chodzi o sam budynek Muzeum Guggenheima w Bilbao, to żeby zrozumieć ten budynek, to trzeba w ogóle wrócić do Nowego Jorku, czy wrócić do lat 30., do lat 40. w Nowym Jorku, kiedy to rozpoczęto projektowanie Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. I teraz oczywiście nie będziemy tutaj specjalnie analizowali dokładnie tego muzeum, zwłaszcza, że jest nasz wykład dotyczący Muzeum Guggenheima. Jeżeli ktoś chce się więcej dowiedzieć, to zapraszam na ten wykład. Można sobie obejrzeć. Natomiast znowu, jeżeli chodzi o Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku, jest to bardzo fajne wprowadzenie i tak naprawdę ja uważam, że to nowojorskie Muzeum Guggenheima było bardzo mocną inspiracją dla Gerego. Co też ciekawe, że nie będąc w Nowym Jorku, w Muzeum Guggenheima i nie oglądając tego w Bilbao, oba jakby oglądając tylko na zdjęciach, kompletnie tego nie widać. Czy jeżeli ktoś widział te oba muzea, te oba budynki tylko i opierać swoją opinię tylko i wyłącznie na zdjęciach, to zupełnie jakby tych dwóch elementów nie powiąże. Natomiast wrażenie, zwiedzając oba te budynki, wrażenie, które się odczuwa tam wewnątrz, zwłaszcza kiedy Muzeum Guggenheima w Bilbao zwiedza się w momencie, kiedy już widzieliśmy Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku, to jest to podobny sposób działania, podobny sposób dyspozycji przestrzennej i podobny sposób oprowadzania osoby, które ogląda to muzeum, pomimo tego, że one kompletnie inaczej wyglądają i są w kompletnie innej skali, ale jak właśnie taka dyspozycja przestrzenna, sposób na pokazywanie dzieł sztuki jest bardzo, bardzo podobny, a w zasadzie ten sam. I teraz tutaj mamy zdjęcie Franka Lloyda Wrighta i Salomona Guggenheima. Salomon Guggenheima tutaj
występuje ze swoją żoną. Żona Salomona Guggenheima nie, pochodziła nie z byle jakiej rodziny, bo z rodziny Rockefellerów, z najbogatszej rodziny nowojorskiej, to też trzeba wyraźnie powiedzieć, ta pani. Salomon Guggenheim nie był tak bogatym milionerem, bo też musicie wiedzieć, że milionerzy w latach przed wojną w Nowym Jorku dzielili się na biednych milionerów, którzy byli bardzo bogaci, i na najbogatszych milionerów. I ci najbogatsi milionerzy to tak specjalnie, często nie chcieli się specjalnie bratać z tymi biednymi milionerami, i to też fakt, że tutaj dziedziczka rodu Rockefellerów chciała wyjść za Salomona Guggenheima, to nie było, że tak powiem, coś takiego bardzo oczywistego. Ten Salomon Guggenheim musiał być człowiekiem, który miał coś do zaproponowania takiej tutaj kobiecie, która wywodziła się z takiego rodu. I rzeczywiście on był bardzo takim sprytnym, ciekawym facetem, który był zainteresowany z jednej strony architekturą, z drugiej strony sztuką. Przede wszystkim miał swoje własne zbiory sztuki, które chciał zaprezentować. Też, jak widać, miał na to pomysł, miał kontakty z najwybitniejszymi architektami tamtego okresu, z Frankiem Lloydem Wrightem, który to Frank Lloyd Wright też chciał dla niego projektować, bo to nie było takie oczywiste, że Frank Lloyd Wright to projektował dla wszystkich, co się do niego zgłosili. To był człowiek, który już w tamtym okresie mógł sobie wybierać projekty odpowiednie. I on w momencie, kiedy Salomon Guggenheim zgłosił się do Franka Lloyda Wrighta, ten chciał dla niego wykonać ten projekt budynku. Są jeszcze takie różnego rodzaju opowieści, takie legendy miejskie związane z tym, że ten budynek miał być, który widzicie, on pierwotnie miał być garażem samochodowym, natomiast tutaj ja uważam, że to jest tylko legenda miejska i że to w ogóle nie ma nic wspólnego z prawdą, że tak naprawdę ten budynek od początku do końca był zaprojektowany w tym kierunku związanym z ekspozycją dzieł sztuki. Tak to wygląda. I teraz ja specjalnie tutaj wprowadziłem to zdjęcie, żebyście widzieli, że tam wewnątrz jest pewien hol, jest taki kor wprowadzony do wewnątrz tego budynku, i z tego holu wchodzimy, idąc po takiej spirali, pnąc się do góry po takiej spirali, wchodzimy do kolejnych sal, gdzie możemy zwiedzać i oglądać dzieła sztuki, malarskie dzieła, najczęściej malarskie dzieła sztuki. Natomiast tutaj dochodzimy do, przechodzimy do budynku już w Bilbao, do realizacji Muzeum Guggenheima w Bilbao. I teraz też jakby porównując do tych zdjęć, które widzieliśmy przed chwilą, no to jest to kompletnie inny budynek. Można się w nim doszukiwać jakichś dalekich właśnie reminiscencji z tym muzeum nowojorskim, natomiast to już trzeba bardzo chcieć. Ten budynek jest to budynek taki utrzymany w stylistyce high-tech, bardzo odważny. W ogóle też taką legendą miejską związaną z tym budynkiem, którą opowiadano, to jest sposób projektowania. I opowiadano takie właśnie historie, że działało to tak, że Gehry wycinał sobie jakieś blaszki, jakieś takie elementy blaszane, rozrzucał i kazał swoim pracownikom w te elementy blaszane wpisać funkcję, czy wpisać to, co wewnątrz się znajdowało. Natomiast też od razu dementuje, jest to kompletna nieprawda i to nie są, jeżeli chodzi o rozmieszczenie tych wszystkich brył i elementów, nie jest przypadkowe. Tak samo jak nieprawdą jest, że Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku miało być garażem samochodowym. One może tutaj, można sobie snuć tego rodzaju opinie, natomiast tak naprawdę są to bardzo dobrze przemyślane budynki, bardzo ciekawie skonstruowane i bardzo, oba są bardzo odważne i też dostosowane w zasadzie pod tym kątem, dostosowane do funkcji, które mają pełnić, dlatego że też to jest, zaraz się przekonamy, że wewnątrz prezentowane są często bardzo odważne dzieła sztuki. I teraz znowu, jeżeli chodzi o elementy, które tutaj się znajdują, no to przede wszystkim tutaj sam budynek jest powiązany tutaj przestrzennie z rzeką.
też z mostem, który tutaj jest przeprowadzony przez tę rzekę. Sam w ogóle, jeżeli chodzi o Bilbao, samo miasto, jest to stolica kraju Basków w Hiszpanii, jest to północ Hiszpanii. Też o tyle jest to ciekawa sytuacja, tutaj może troszeczkę widać jest to wrażenie, że jeżeli chodzi o ten północ Hiszpanii, to bardzo często tam pada deszcz, w związku z tym tam jest dosyć mokro w sumie w tym otoczeniu, w związku z tym ta przestrzenna konstrukcja, czy ta przestrzenna rzeźba architektoniczna, która też mówi się, że była inspirowana kształtem ryby i ona właśnie jest pokryta takimi łuskami i robi właśnie takie mokre wrażenie, ona bardzo pasuje do tego otoczenia, bardzo pasuje tak wrażliwością do samego tego miasta. Tutaj też bardzo ciekawe, zwróćcie uwagę, że sam budynek Muzeum Guggenheima jest połączony przestrzennie architektonicznie z elementami miejskimi, z tym samym mostem, bo ta wieża taka, która należy do Muzeum Guggenheima i wprowadza tutaj na przedpole muzeum, jest powiązana i spleciona niejako z tym mostem. Sam most też jest bardzo ciekawy, natomiast myślę, że most to już byłaby historia na dodatkowy wykład tutaj. Natomiast naprawdę bardzo ciekawe połączenie przestrzenne. I teraz tutaj przechodzimy do planu tegoż muzeum. Tam, jeżeli chodzi o ten plan, ja go pokazuję w odniesieniu do tego, co mówiłem o budynku w Nowym Jorku, że ten budynek w Nowym Jorku ma swój core i z tego core'u dostajemy się do przestrzeni, gdzie prezentowane są dzieła sztuki. Tu jest podobnie, zobaczcie, ten core jest tutaj, i z tego miejsca, z tego holu, który jest wysoki, przestrzenny przez całą wysokość budynku, dostajemy się tutaj do tych przestrzeni prezentacji, przestrzeni, gdzie, na które podzielone jest to muzeum. I teraz tutaj jest ciekawa rzecz, że przez to, że te kieszenie, jak gdyby, które dochodzą do tego wnętrza, do tego holu, one są bardzo duże i długie, to jakby całe te kieszenie, tutaj całe te ciągi mogą być poświęcone jednemu artyście. Jeżeli chodzi o Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku, to jest wiele sal, w których jest jeden artysta, a nawet jeden, bardzo często jest tak, że jeden główny artysta, któremu poświęcona jest wystawa, jest rozwieszony wokół tej spirali, którą się wchodzi, to tutaj jest tak, że chodzimy jakby po tej spirali, chodzimy w tym układzie wewnętrznym, takim też powiedziałbym trochę szalonym z punktu widzenia takiej kreacji architektonicznej, ale dostajemy się do bardzo różnych przestrzeni, w różny sposób definiowanych, które są dostępne właśnie z tego miejsca, a zaraz też pokażę, jeżeli chodzi o te definicje przestrzeni i różne sposoby widzenia architektury. No to tak, przede wszystkim takim bardzo charakterystycznym pierwszym spotkaniem tutaj, pierwszą taką przestrzenią, to jest przestrzeń taka medialna, takie nowe media, gdzie z jednej strony mamy gdzieś tam wyświetlane jakieś komunikaty i wewnątrz wchodzimy do przestrzeni niebieskiej, a z drugiej strony jak wejdziemy do tej przestrzeni niebieskiej, to mamy na niebiesko te komunikaty, a z zewnątrz widzimy na czerwono. I to jest takie, że zupełnie inaczej. Tutaj przekaz nie jest może jakiś bardzo głęboki, ale działa to w ten sposób, że jak się tam do wewnątrz wejdzie, to jest wrażenie tak, jakby się człowiek znalazł w innym świecie, jakby po prostu przeszedł przez lustro w Alicji w Krainie Czarów i widział z innej, i jakby kompletnie zmienił swój sposób widzenia świata. I tak naprawdę stał się widzem dla tego wszystkiego, co dzieje się po tej naszej stronie. Teraz bardzo ciekawym miejscem tutaj i stałą ekspozycją jednocześnie w Muzeum Guggenheima jest ekspozycja taka landartowa, chociaż ekspozycja takich blach wyginanych Richarda Serry. On się w ogóle zajmuje landartem i bardzo często tego rodzaju blachy rozmieszcza gdzieś w przestrzeni miejskiej czy w przestrzeni krajobrazu. Natomiast tutaj oczywiście one rozmieszczone są w tym takim ciągu przestrzennym,
w ramach muzeum, także tutaj trochę ciężko mówić o tym land art, bo jest to zrobione w muzeum, ale to bardzo ciekawe. Te blachy mają, też trzeba powiedzieć, że mają grubość około 5 cm, także to są potężne obiekty i można sobie chodzić, zwiedzać, krzyczeć w środku i sprawdzać, jak echo będzie się odbijało wewnątrz. Także bardzo, bardzo ciekawa ekspozycja, zwłaszcza dzieci są bardzo tutaj z tego zadowolone. Ja tutaj też widać jest skalę tych obiektów, że to naprawdę nie są małe obiekty. Ja też zastanawiam się, jak oni tutaj to wprowadzili do środka. Domyślam się, że ta ekspozycja musiała być tu wprowadzona w czasie budowy, że to nie jest możliwe, że nawet na pewno nie jest możliwe, żeby po zbudowaniu muzeum wprowadzić tego rodzaju ekspozycję do środka. Tutaj jeszcze jeden jest taki element, tutaj już na zewnątrz. Tutaj dokładnie pod tym takim parasolem, który też jest taką, pełni rolę, tak, funkcję takiego, powiedziałbym, elementu krystalizującego, czy takiego loga całego tego obiektu, to tutaj właśnie ten tak z blach, taka struktura, w której pokazywałem się przed chwilą, to jest o, w tym miejscu. I teraz też pokażę, jakiego poziomu jakby artyści są prezentowani w Muzeum Guggenheima w Bilbao. To jest Andy Warhol. Ten obraz taki, który z Marilyn Monroe jest właśnie prezentowany w Bilbao. Zresztą jeżeli chodzi o Bilbao, to też jak na miasto w tej skali, bo Bilbao wydaje, co prawda nie znam dokładnych parametrów tego miasta, ale wydaje mi się, że to jest miasto wielkości trochę większe od Radomia może. Natomiast jak na tej wielkości miasto, to tak naprawdę znajdują się tam wybitne dzieła sztuki i bardzo dużo takich wybitnych dzieł sztuki. Zresztą sam obiekt jest wybitny. Tak? Też trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o Bilbao, na początku lat 90. ono borykało się z potężnymi problemami, potężnym bezrobociem. Zresztą cała Hiszpania wtedy się borykała z bezrobociem. Kraj Basków też był, borykał się z różnymi problemami takimi też, no one oparte były o bezrobocie, ale to też były te czasy, kiedy działały te organizacje terrorystyczne baskijskie. W związku z tym rząd Hiszpanii starał się rewitalizować ich stolicę, czy rewitalizować stolicę kraju Basków, wprowadzać tam ciekawe obiekty, żeby też to miejsce stało się ciekawsze turystycznie. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o obiekty turystyczne, no to jest to zdecydowanie najbardziej charakterystyczny, najczęściej odwiedzany obiekt turystyczny tutaj właśnie w Bilbao. Jest wiele, kilka ciekawych obiektów turystycznych w kraju Basków, między innymi miasto, które niedaleko się znajduje, San Sebastian, jest to miasto dla surferów i często w ogóle odwiedzane przez surferów, natomiast samo miasto tutaj, sama stolica, czyli Bilbao, bardzo wiele zyskała na tej galerii sztuki, czy na tym budynku, który został tutaj wprowadzony przez Fundację Guggenheima. I tutaj jeszcze przypomnę, że pierwszy artysta, którego zaprezentuję, to jest Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, to jest taki kolejny znany artysta, który się tutaj pojawia. Jest kilka jego takich bardzo ważnych prac, które jakby pojawiają się w tej galerii sztuki. To nie jest cała, powiedziałbym, całe skrzydło Basquiata. Zresztą Basquiat nie był aż tak płodny, żeby tutaj całe skrzydło jego projektu prezentować, ale kilka ciekawych jego prac możecie tutaj zwiedzić. Jeff Koons, tutaj na pewno kojarzycie takie pieski budowane z tych balonów, też pojawia się w tej ekspozycji. Kiedy ja byłem w Bilbao, tak naprawdę było w tym momencie prezentowane czy wystawy dwóch wybitnych takich światowych artystów, których powinno się znać, może znacie. To jest Yayo Kusama,
To jest taka artystka japońska. Jakbyście pojechali do Japonii, to ona jest bardzo eksponowana w Japonii. Japończycy bardzo często się powołują, zwłaszcza że ona jest takim łącznikiem kultury Japonii i kultury Zachodu. W związku z tym bardzo, bardzo często można spotkać jej pracę właśnie w Japonii, ale w Europie, jak widać, też jest bardzo znaną właśnie taką japońską artystką. I też Oskar Kokoszka. Jeżeli chodzi o artystę, który jest tutaj prezentowany na zielonym tle, ja jakoś się specjalnie na nim nie skupiałem. Dla mnie najważniejszymi byli właśnie Jajo Kusama i Oskar Kokoszka. A nawet Oskar Kokoszka mi się wydaje, że był dużo ciekawszy. Jajo Kusama, ona była dla mnie bardzo ciekawa ze względu na poznanie w ogóle jej osoby. Natomiast jeżeli chodzi o same prace, no to na pewno nie, tutaj niekwestionowanym liderem tego zestawu jest Oskar Kokoszka. I teraz takie ciekawostki może, już związane z architekturą i związane z Oskarem Kokoszką, z prezentacją jego prac, to tam jest oryginał, czy był prezentowany oryginał portretu Almy Mahler-Werfel, która była żoną Waltera Gropiusa. I to była kobieta, która miała bardzo dużo romansów, między innymi miała romans z Kokoszką, natomiast sam Walter Gropius jest jednym z założycieli Bauhausu. W związku z tym bardzo, bardzo istotna osoba, bardzo istotna postać kobieca dla architektury i sztuki bezpośrednio przed II wojną światową. Jeżeli chodzi o Oskara Kokoszkę, tutaj tak, żeby pokazać, z jakim artystą mamy do czynienia, to jest jego autoportret z 1917 roku. Jest to na pewno jeden z najbardziej znanych artystów, malarzy okresu właśnie przedwojennego. Tutaj mamy Jajo Kusamę. Ona działa w tego rodzaju formach i w tego rodzaju stylistyce, którą tutaj widzicie. Bardzo często robi różnego rodzaju instalacje. Ona potrafi z różnego rodzaju materiałów, butów, rękawiczek robić takie struktury przestrzenne. No i oczywiście też bardzo ciekawe obrazy. I też ona potrafi malować w sposób przestrzenny, też używać obiektów przestrzennych i działać malarsko właśnie na takich obiektach przestrzennych, tutaj na kabaczkach takich, które widzicie, ale no nie tylko. Jeżeli chodzi o wnętrze samego Muzeum Guggenheima, tak jak widzicie, jest ono bardzo takie odważne, żeby nie powiedzieć, że szalone. Jest tutaj cała struktura elementów, które przenikają się wzajemnie. Jest to taki konstruktywizm i dekonstruktywizm i jeszcze high-tech razem ze sobą wzięte. Tak jakby właśnie konstruktywizm, dekonstruktywizm i high-tech spotkały się razem. Też trzeba powiedzieć, że wnętrze jest bardzo, powiedziałbym, takie rozrzeźbione, odważne, ale tam widać pewnego rodzaju elegancję tej architektury. To nie jest takie zupełnie przypadkowe, ale też to jest takie, powiedziałbym, bardzo, bardzo ciekawe ze względu na prostotę detalu, bo tu zwróćcie uwagę, że jak się przyjrzeć, to widać, w jaki sposób te blachy są tutaj konstruowane i że jeżeli chodzi o konstrukcję tych blach, czy powiedziałbym montowanie tych blach, to nie jest to jakiś taki tutaj rocket science, to nie jest jakiś tam nie wiadomo jak technologicznie rozbudowana sytuacja, po prostu są to blachy przykręcone zwyczajnie do elementów, które wykonane są wcześniej z żelbetu i czasami w ogóle to widać, czasami przyglądając widać się, że to jest taka zwykła przestrzenna konstrukcja, taka aranżacja architektoniczna, która, tak jak powiedziałem, jest zrobiona bardzo, bardzo elegancko. To też, jak tutaj się przyjrzycie, to też widać, że ten łuk nie jest idealnie wycięty, że tam jest mnóstwo takich elementów, takich, których nawet nie to, że oni to zrobili niedokładnie, tylko że nie dało się tego zrobić dokładnie, że to jest tak bardzo, powiedziałbym, wizjonerski projekt, że nie dało się tego zrobić w sposób taki bardzo, bardzo ostatecznie precyzyjny. Może. Bardzo dużo konstrukcji wewnątrz się znajduje i też bardzo dużo szkła.
Ciekawy jest ten taki układ wind. Tutaj w ramach już takich dodatków filmowych, które załączę do tego odcinka, też na pewno pokażę, w jaki sposób film, w jaki sposób działa ta cała struktura. Tutaj też zwróćcie uwagę, że jest mnóstwo też technologii, że są elementy takie, powiedziałbym, architektoniczne, czasami bardzo proste, natomiast jest też, czasami też szalone, natomiast jest mnóstwo takich elementów technologicznych, które są traktowane bardzo poważnie. Też są momenty, gdzie budynek wygląda lekko, tak powiedziałbym, frywolnie, ale są momenty, gdzie ten budynek wygląda, czy odbiera się go tak, jakbyśmy byli w jakimś statku kosmicznym, bardzo zupełnie z innej planety, czy w zupełnie innej technologii niż ta, którą tutaj mamy na Ziemi. Także bardzo ciekawe są takie, tak jak tutaj widzicie, takie kadry takiej super technologii. Tu jeszcze ciekawostkę powiem, że jeżeli chodzi o te kropki czerwone, które tutaj się pojawiają w elementach tych wodnych, czy w tych oczkach wodnych, strukturach wodnych, które są wokół budynku, to jest ciąg dalszy ekspozycji Jajo Kusamy. Że wszystko, co jest, te kropeczki, które tutaj wokół, to jest jakby informacja o jej ekspozycji wewnątrz. Tutaj jeszcze mamy tego pieska takiego Jeffa Koonsa. To jest ten facet od tych balonów. On też jest odpowiedzialny za takiego pieska, który stoi przed muzeum. No i bardzo ciekawa rzeźba, też bardzo charakterystyczna, takie logo może tego muzeum, to jest ta pajęczyca Louis, ja nie wiem, czy dobrze powiem, Borges. Bardzo, bardzo ciekawy obiekt, z którym tak naprawdę mnóstwo ludzi się tutaj fotografuje, bo jak można tak skadrować, żeby było widoczne muzeum i żeby był widoczny ten pająk na jednym zdjęciu. I jeszcze jedno pokażę, już ostatnie zdjęcie, bardzo charakterystyczne dla Bilbao. Zwróćcie uwagę, że to jest nagrywane wieczorem, tam jest kompletna mgła, leje deszcz i tak wygląda prawie każdy dzień w Bilbao, potrafi wyglądać każdy dzień w Bilbao. Oczywiście pewnie są takie okresy, gdzie przez tydzień jest pięknie, tak? Natomiast w środku lata potrafią być takie cykle całych tygodni, gdzie wieczorem po prostu leje deszcz i wygląda to tak, jakbyśmy, że tak powiem, przenieśli się tutaj do takiej aury pogodowej polskiej, jesiennej z okresu początku listopada. I dziękuję za dzisiejszy wykład. Zapraszam na kolejne wykłady z naszego cyklu. Dzięki i do zobaczenia.